muszą być wyważone i ostre. Trzeba pamiętać, że przez nieuwagę łatwo zranić nie tylko wroga, ale i siebie. Znowu zagadki. Gdyby wszyscy mówili jak rada, nic by się nie dało zrobić. Słowa przyjacielu to zabójcza broń, jak szept w odpowiednim miejscu lub zbyt długi język przy właściwym stole. Można nimi wygrywać lub przegrywać wojny, choćby zwycięzca sam nigdy nawet nie zadał ciosu. Tak jak ostrza Erebosa? Celna uwaga, mój panie, ale ostrza nigdy nie lękały się ubrudzić sobie rąk, gdy było to konieczne. Chciałbym usłyszeć o nich coś więcej niż tylko plotki. Powiedz mi prawdę na ich temat, Jorgenie. Dobrze. Opowiem ci o ostrzach Erebosa w oparciu o to, co wiemy z historii lub pogłosek przekazywanych w różnych miejscach. Był rok 575. Zacny rocznik dla przednich win. Choć półwysep Ajin nieszczególnie słynie z winogron, to właśnie tam, owego roku, narodziły się ostrza. Wszyscy słyszeliście o Pakcie Zmierzchu, który zakończył wojny starszych po dziesięcioleciach śmierci i zniszczenia. Ale Erebos, mistrz asasynów, wierzył jedynie w cień i śmierć. Bezimienni wiedzieli, że nie zdołają go powstrzymać, bo Erebos upijał się śmiercią tak, jak inni winem, więc uwięzili go na wieczność, a przynajmniej tak myśleli. Prócz wolności Erebos potrzebował w swej mściwej misji także pokrewnych mu dusz i tak zwabił go ból elfa Salvina. Zatem zwerbował Salvina oraz dwoje jego uczniów, Vajarona oraz Maluenę. Maluena była dla Salvina jak córka i sama wierzyła, iż płynie w niej jego krew. Vajaron był zaś popędliwy, pełen właściwego młodości fanatyzmu i bez reszty poświęcił się sprawie. Te zdesperowane dusze dały początek ostrzom Erebosa. Mamy wiele do zrobienia i lękam się, że jest nas za mało. Odszukajcie Adżita z Czarnego Kła. Gildia złodziei sporo zyska na pracy, którą tu wykonamy. Zatem powinna wziąć na siebie część obowiązków. Bracie, sprawiłbyś, że wszyscy skoczą sobie do gardeł. Po co ryzykować życiem własnych ludzi, gdy łatwo można przekonać innych do zrealizowania naszej woli bez rzucania się w oczy? Oboje powinniście to sobie zapamiętać. Dobrze, mamy wiele do omówienia. Otaczają nas rzesze niczego nieświadomych wrogów. Orkowie, czarodzieje i elfy rywalizują o władzę nad półwyspem. Myślę, że nie trudno będzie napuścić ich na siebie. To prawda, ale sukces wymaga jeszcze sporo pracy. Teraz idźcie pomówić z Adżitem. Zasiejcie ziarno podejrzenia i niech wśród naszych wrogów zapłonie ogień zemsty. Niech się wzajem rozerwą na sztuki. Thank you.